porównaniu do tych poprzednich meczów z Łęczną, dzisiaj był bardziej wyrównany. Myślę, że nie ma co zwalać, ale troszeczkę też miało na to wpływ stan boiska, który no nie był najlepszy, no ale wiadomo, dla dwóch drużyn taki sam. Ale myślę, że to boisko bardziej pomagało Górnikowi, a nam troszeczkę przeszkadzało. Ale mimo tego mieliśmy swoje sytuacje, które niestety nie zamieniliśmy na bramki. No a niestety dostajemy bramkę, no wiadomo, trzeba oddać Szelcowi, że fajnie uderzył ten rzut wolny, ale nas to boli, bo myślę, że w tym meczu zasługiwaliśmy na coś więcej przez te sytuacje kreowane. I też już mieliśmy nadzieję, że złapaliśmy taki rytm, tym pierwszym meczem się rozpędziliśmy i teraz pójdziemy za ciosem, ale tak się nie stało. No nic, pozostaje nam pokornie po prostu pracować ciężej i jechać dalej z koksem, bo mamy bardzo dużo meczów do zagrania, dużo punktów do wyjęcia i jedziemy dalej, nie ma się co załamywać, bo nie ma na to czasu. Na pewno było to ciężkie spotkanie. Gdzieś Górnik grał długą piłkę i próbowali grać za nasze plecy obrońców. My też mieliśmy swoje sytuacje, też rzut karny pod koniec pierwszej połowy. Myślę, że jakby udało się zamienić ten karny na bramkę, to mecz w drugiej połowie by wyglądał kompletnie inaczej, a tutaj taki, można powiedzieć, przypadkowy, wolny, gdzieś strzał życia. Od poprzeczki też dużo szczęścia gdzieś Górnik miał i niestety przegrywamy to spotkanie.